Słuchaj, a znasz jakieś polskie wokalistki pop, które dobrze śpiewają? Bardzo lubię Kaję. Okej, okay, dobrze śpiewa? Tak mi się wydaje. No, ja nie jestem specem i jakby nie, to nie jest moja działka i nie znam się. Ale słyszałaś ją kiedyś? Czasem tak. Mogę powiedzieć, co mi się podoba, a co nie. Co ci się nie podoba? Czy dobrze śpiewa, czy źle śpiewa, to jest rzecz gustu. Kto mi się podoba, może w ten sposób. Co ci się podoba? No tak jak mówię, jest bardzo dużo. Na przykład? No na przykład, no na przykład. Na przykład. No, to powiedziałam, no. Kaja. Już ci powiedziałam. Kaja, Katarzyna Szczot. To nie wiem. Kaja. Żona Rinkiego, czyli Kaja. Tak jest, poczekaj. Jurorka z tym Kaja. Poczekaj, popowe piosenkarki. No. Kiedyś podobała mi się Edyta Górniak. No tak. Ona... No, naprawdę dobry, świetny głos. Wiesz, co głos. Ona powiedziała, bo to jest ciekawy wątek, że ona przed koncertem nie uprawia seksu w żaden sposób. Ja uprawiam. Może to jest dobry wątek, rzeczywiście tam, co tam nas Kaja i Edyta? Jak to jest właśnie, widocznie, bo Edyta powiedziała, że to jej angażuje górne drogi oddechowe. No to dobrze, no to pooddycha głęboko, będzie większa zasobność płuc, powinno pomóc. Strasznie to ładnie opisałaś, w ogóle już to widzę. A ty, tobie to nie, czy jest nie, coś... Nie, mnie to nie przeszkadza. Naprawdę? Naprawdę. Ale bywają osoby, którym to przeszkadza. A ty przed maratonem na przykład uprawiasz seks? Nie. Miałeś przygotowaną tą odpowiedź, jeszcze raz zapytam. Nie, ale rzeczywiście... Byłem szczery. Naprawdę? Ale no sportowcy długo? Też nie uprawiają seksu, prawda? Przed... Kwartał nie. Kwartał przed maratonem? Jezus Maria! Mamo, już nigdy nie będę maratończykiem.